Witam serdecznie na najnowszym unboxingu. Będzie on poświęcony pewnej paczuszce od Exotic Leszno. Paczuszka została nadana wczoraj. Dzisiaj wylądowała w urzędzie pocztowym w Krakowie. Zaraz sobie zobaczymy, co tutaj mamy. O, jak fajnie zabezpieczone. Myślinkami. Tutaj mamy kit paczek oczywiście odpalony. O, jak cieplutki. Fajnie. Co to jest? Ok. Tu mamy całe pudło. Pudło radości, jak to się mówi. O, jaka gruba folia. Fajnie. Jest sreberko takie grubsze niż z reguły, wam powiem. Jeszcze w takim... No to ja, żebym w takim sreberku dostał paczuchę. Już jesteśmy chyba blisko finiszu, tak coś czuję. No, nie myliłem się. Idzie styrobocik. No proszę, co nas tu przywitało? Uloteczka. Dobra, zareklamujemy, ładne opakowanie. Idziemy dalej. Ho, 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 ile tutaj zawiniątek. Co my tu mamy jeszcze? A, to jest po kilka ependorfów każdym. Łorety. Widzę, że zabawa będzie przednia. To nie wszystko dla mnie. Część jest jeszcze dla Dareczka. A więc szykuj się, chłopie, bo będziesz też miał przekładanie. A co, tylko ja się mam męczyć? Murinus, CF, no pewnie, bez wariatów się nie obejdzie. Pióra? Muszę sobie to popatrzeć, co to jest w ogóle. Kolonika, dobra. Na razie w głównej mierze patrzymy, czy one w ogóle żyją, trzymają się dobrze, więc na razie wszystko idzie jak należy. Ohoho, powiem wam, że pakowanie jest pancerne. Mimo że ostatnimi czasy jest troszkę cieplej, to trzeba przyznać, że ktoś się tutaj ewidentnie postarał. Co my tu mamy? No dobra, Hordatus. Razy dwa. I oba ziomeczki żyją. Mamy co? A, Cebu i Negros. Jeden i drugi żyje. Dobra.
Potem Wam będę ich pokazywał wszystkie z bliższa. Na razie najważniejszy cel. Czy misja zakończyła się pełnym sukcesem, ale już widzę, że raczej nie ma się co martwić. Raz, że wysyłka poszła szybciutko, dwa, że fajnie wszystko zapakowane. Raczej nie ma tutaj się co spodziewać. O, tutaj coś już bardziej dopchanego. Żyją. Później Wam wszystkie nazwy przytoczę, bo powiem szczerze, z niektórymi mam pierwszy raz do czynienia. Dlatego nie chcę teraz głupot gadać. Jestem ostatni do tego, żeby tutaj farmazony opowiadać. O, proszę, awikularia. Czekałem na tą informację, czy będzie. Bo już została zdjęta ze sprzedaży i proszę, dostałem odpowiedź elegancko, że no już zdjął, bo została mu ostatnia chyba sztuka i wyobraźcie sobie, właśnie ona do mnie przyszła, więc bardzo się cieszę z tego powodu. To będzie ta Juruensis po zmianie. No tu powinna być troszkę większa. Morfotyp drugi, czyli dawne Peru Purple. O, już widzę tutaj. Żyje i ma się dobrze. Dobrze, na razie to tak leciutko przymkniemy. Czyli Abi doszła cała zdrowa. O, a co to mamy tutaj? Powiem szczerze, bo to wygląda tak brzydko. A to jest trzecia odmiana Head Gold. Trzecia odmiana, proszę ja Was, no Holotele, bo mamy odmianę Classic, odmianę Gold i właśnie tu jest Head Gold. Ma się dobrze i powiem Wam, że nie jest taki malutki. To już jest fajny bąbelek. A to jest wisienka na torcie i właśnie na to czekałem najbardziej. Poznajecie już? Jak myślicie, co to może być P. Tigris? Ano, Pamphobeteus Tigris. Tak właśnie, jak się pewnie niektórzy już domyślili. Mamy tu pampucha. Wiecie, że jestem strasznie uzależniony od tego gatunku. Cię przepraszam, rodzaju. O! Jest tu i ma się dobrze, pieron. Już chciał mi tu wyłazić, ale to jeszcze za wcześnie. Przymknę go tutaj. Tak więc misja zakończona 100% powodzeniem. Ale tutaj na śmieciłem trochę. Część z tych pajączków jest na Darka. Kolega również się zajawił. Może kiedyś zrobię nalot do niego, więc co nam tu przyszło? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, 12 sztuk. 12, tak. Jak dobrze wiecie, nie może być jedna, a musi być 12, prawda? No. Cóż tu więcej dodać, zaraz tu posprzątamy.
ale Darek z Exotic Leszno się tutaj sprawdził. Pierwszy raz robiłem u niego zakup, wszystko ładnie opakowane, fajny kontakt, szybka wysyłka, kit pack dobrze wystartowany, bo powiem wam, że czasami się zdarza, że jest wychłodzony. Dobra, myślę, że tyle starczy. Tą firmę jak najbardziej polecamy. O, tak, kciuczek w górę, jest kciuczek w górę. I wracamy niebawem, jak będziemy przekładać tych wszystkich jegomości. Lecimy. Teraz sobie przełożymy parę dziadów. Tu już mam przygotowane pojemniczki i za chwilę damy sobie do nich ziemi. Cyk. Dobra, już tutaj nasypaliśmy torf do pudełek i zabieramy się do przekładania pająków. Przekładania bąbelków, dokładnie. Co tu zaczniemy? No najpierw wrzucimy sobie tutaj Pampusia, Pamphaboteus SP Tigris, czyli taki tygrysek. Tutaj mam już bez papierka, bo włożyłem go najpierw do większego pudełka, natomiast jest ono zdecydowanie za duże dla niego i chcę teraz naprawić swój błąd. Takie prążki ma. O. Teraz sobie tutaj chyba jeszcze odpalimy. O. Światełko, będzie lepiej na pewno widać zawartość tych pojemniczków w środku. No, pampuch jak pampuch, co wam będę mówił. Wszystkie są dosyć podobne jako maluchy. Tu mamy przygotowaną wcześniej plakietkę i do wora. Dobra, co tam następnego weźmiemy sobie? Następne. Może sobie spróbujemy. Tutaj mamy Avicularię Euroensis, czyli dawną Avicularię Peru Purple. Pytanie, czy będzie grzeczna. Ale Avi, jak to Avi, będzie grzeczna, myślę. Tylko nie chciałbym jej tam przygnieść. Spróbuję to zrobić delikatnie. Gdzieś mi się tam zwija. Jest nasza awiczka śliczna. O, nóżki jednej nie mam. Widulka. Widzicie? No, lewej nóżki jednej jej brakuje. Na dół zapraszamy szanowną panią. Więc tutaj mamy Avicularię Euroensis X Peru Purple. Damy jej tam jeszcze za chwilę jakiś kawałek kory. Troszkę podlejemy, bo ma za sucho. No to kawałek kory musi dostać, żeby sobie mogła budować gniazdo u góry, wiesz? No. Albo trzykrotkę zobaczymy, bo to jest tak bardzo przejściowy pojemniczek. Teraz przełożymy sobie pajączka Neoholotele i tutaj mamy odmianę Head Gold w
czyli krótko mówiąc postałą z krzyżówki Classica i Golda. Powiem szczerze, nie wiem jakich, no może się nam tu zmieści, najwyżej potraktujemy to jako tymczasowe. Gdzie tutaj jest gagatek, spróbuję go sobie tutaj przegonić. Daj mi się ten pojemniczek, tylko taki bez przykrywki. Dobrze, dziękuję. Odwieczny problem, żeby go nie uszkodzić. No idź pajączku, idź, bo jesteś już tutaj przy wylocie. Znowu mi tam włazisz, dziadu. A ja taki jestem ostrożny, żeby ci krzywdy po prostu nie zrobić. I to jest właśnie odmiana Head Gold. Ja wam przybliżę troszkę, może będzie coś lepiej widać. Czy znowu nam się będzie tutaj kłócić ostrość? O właśnie. Że tyle starczy. Damy tu jeszcze karteczkę. No, ja mu tam później troszkę skropimy, ale niedużo. One raczej bagna nie lubią. Sobie przerzucimy. A zostały same takie prawie fajne, może na razie z tych łatwiejszych jeszcze. Tu mamy o Ewadchlus Kolonika, niech będzie. Tu jest ta kolonika właśnie, maluszek, taki pyrteczek. O! Gdzie do takiego pyrteczka to się nie ma co bać, bardziej to się trzeba bać o to, żeby sobie krzywdy nie zrobił właśnie, jak gdzieś spadłby, czy... No wracaj. O! Dobra. Taki nam trafił okaz rozbiegany Ewadchlus Kolonika. Lubi biegać. Lubi biegać, bo to jakiś sprinter może będzie. Dobra, damy mu tu troszkę wody. Tak. Dlatego, że piłki nie ma. Dokładnie. Tutaj damy mu jeszcze karteczkę i wiodę następny. Widzicie, jaki mikrusek. I cyk zakręcony. Teraz jeszcze sobie damy tutaj. Teraz mamy tutaj pajączka Terafosida SP pióra. Też maluszek. O, takie mikronki. Ciągniemy tutaj. A wiesz, to takie ucieczki to jest. Pikuś, gorzej, żeby one sobie krzywdy nie zrobiły, a gdzieś tam wbiegną.
ktoś nie przestraszy, że pani biega po domu. No ale to czego tu się bać? Taki przecież to jest mniejszy od kątnika dużo. O, widzisz, popatrz, tu już. O, zatrzymał nam się na ściance. Spójrzmy sobie tutaj. O, ma taką śmieszną kropeczkę na zadku, nie wiem, czy... A, chyba nie będzie widać, bo to troszkę za słaby telefon u mnie. Jest mały. Jest mały pajączek i Zoom niestety wariuje. Przykro mi bardzo. No, cóż. Co się udało pokazać, to pokazałem w ramach możliwości technicznych. Karteczka, pieczko, a troszkę wody i cyk, zakręcamy. Do zobaczenia wkrótce w następnym odcinku. Hej!